Nowo mam całe pudło 60 brush markerów Pro od Karin, czyli markerów wodnych. I dziś będzie wielki test bloków do nich. Cały czas się mnie pytacie, jaki papier będzie odpowiedni. Dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Mam tego naprawdę sporo i słuchajcie, zawsze jak dźwigam tyle papieru, to przypominam sobie, że papier jest z drewna. 7 bloków A4 i 3 bloki formatu A3 to to, co będziemy dzisiaj testować. Marki to głównie Clairefontaine i SMLT, producent litewski. Bloki do testów dostałam od sklepu Tinta dla plastików. Brush markery Pro firmy Karin dostałam od producenta, czyli firmy Karin. Wszystkie linki do tych produktów macie na dole w opisie tego filmu, więc koniecznie tam sobie zajrzyjcie i przechodzimy do testów. Nie wiem, czy na każdym z tych bloków mam z tyłu cenę. Jeśli będę ją miała, to ją podam. To jest blok Canson Mixed Media Illustration do różnych technik. To jest taki uniwersalny blok, który może właśnie służyć do różnych mediów, różnych narzędzi. Kosztował 19,40 zł, 250 gram na kartkę, 12 stron i jedziemy z testem. Zaczynam od zrobienia kilku swatchy i tutaj widzicie, że mamy 4 podobne odcienie różu. Tutaj mamy bardziej ciepłe, tutaj bardziej chłodne. I nakładam prosto z markera właśnie kolor po to, żeby zobaczyć, jak się rozprowadza na tym papierze. Teraz sobie spróbujemy zrobić blendowanie. Więc nałożę ciemniejszy odcień i spróbujemy go zblendować jaśniejszym. Możecie sobie naszykować właśnie jakąś chusteczkę, papier do wycierania markerów, jeśli blendujecie w ten sposób, żeby właśnie czyścić końcówkę. To też wygląda całkiem dobrze. Widzę, że markery wysychają dość szybko, ale nie na tyle szybko, żeby nie mieć możliwości ingerencji. Ok, i teraz jeszcze test na palecie. Nałożymy sobie 2 kolory i użyjemy blendera, żeby je nałożyć na kartkę. Wtedy uzyskujemy bardziej taki wodnisty efekt. No, powiem Wam, że jestem całkiem z tego efektu zadowolona. Tym bardziej, że jest to papier mixed media, tak jak widzieliście. No i okej, powiem Wam, jak na pierwszą próbę, jestem bardzo, bardzo zadowolona z efektu. Papier odrobinę się peelinguje, nie wiem, czy to widzicie w kamerze, ale przy nałożeniu większej ilości wody faktycznie odrobinę się peelinguje. Właściwie przy nałożeniu większej ilości tuszu z markera, bo tutaj widzę, że jest taki właśnie lekki efekt peelinguje, czyli jakby, wiecie, robią się takie maleńkie kuleczki, farfotle z papieru, ale przy wyschnięciu ten efekt powoli zanika, więc myślę, że ten blok się nadaje do markerów wodnych. 2. Blok akwarelowy od SMLT albo Smilt. Właściwie to nie do końca wiem, jak się wymawia jeszcze tego producenta, bo tutaj mają napisane Smilt Tainis na przykład na, jako stronę, więc trzeba to będzie sprawdzić. Smilt albo SMLT. To jest blok do akwareli, 280 gram, czyli całkiem grube kartki A4. Tutaj jest też dużo kartek, bo 35 kosztował nie wiadomo ile, ale ten blok właśnie jak na blok do akwareli był stosunkowo niedrogi. Wszystkie ceny sobie znajdziecie oczywiście na sklepie Tinta dla plastików, macie linki w opisie, więc możecie to sobie sprawdzić i testujemy. I znowu robimy sobie 4 swatche. Tutaj przy bloku akwarelowym ten efekt będzie na pewno bardziej wodnisty, właśnie taki rozmyty. I już widzę, że właśnie one się bardziej rozlewają. Ale też jakby blok do akwareli, no jakby powoduje to, nie jest to kwestia chyba markera, ale właśnie tego, w jaki sposób działa ten papier. Ok, spróbujemy sobie teraz zblendować te kolory. Tutaj mamy te ciepłe odcienie, zaczniemy sobie od ciemniejszego. Z blendowaniem może być problem, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O nie, powiem Wam, no to wygląda całkiem przyzwoicie. I spróbujemy blenderem. Tutaj te kolory są mocno zbliżone do siebie, jeśli nakładamy je właśnie przy pomocy blendera. Więc nie widać za bardzo tego przejścia między tonami różowymi, ale widzę, że rozmywa się kolor bardzo dobrze. Na tym papierze uzyskamy bardziej akwarelowy efekt niż na poprzednim. Poprzedni jest bardziej do graficznych prac, mniej się rozlewa tusz, ale na tym papierze też wygląda ok. Blok szkicowy, znowu SMLT albo Smilt. Bardzo dużo kartek, bo aż 50, 185 gram, czyli dość dobra gramatura, w sensie dość grube kartki.
I to jest blok taki szkicowy, dedykowany raczej do mediów takich rysunkowych niż malarskich. Około 47 zł za 50 kartek, więc spoko cena, jeśli to będzie dobry blok. Tutaj mamy taki bardzo gładki papier. 185 gram, jest całkiem gruby. Jestem bardzo ciekawa i już widzę, że super po nim płynie ten marker. Po prostu, słuchajcie, pracuje się jak po maśle idzie. Chyba do tej pory, to jest mój ulubieniec. Do tej pory nie pracowałam z lepszym papierem, wcześniej tego bloku nie używałam, to jest mój pierwszy raz. To jest SMLT Sketchpad. O tym producencie jeszcze na pewno usłyszycie na kanale. Jestem zachwycona w ogóle tymi blokami. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi z blendowaniem. Tutaj mamy ciepły odcień, ciemniejszy. Jezu, jak one suną. Jakie to jest niesamowite. No i spoko, blendują się całkiem fajnie. Wow. Słuchajcie, miazga. Miazga, nie pracowałam, jeśli chodzi o te markery, nie pracowałam jeszcze z lepszym papierem i czegoś dokładnie takiego szukałam, więc jak na razie to jest mój faworyt. Jest gładki, nie pije dużo wody, jest dużo czasu na ingerencję właśnie, więc można blendować ładnie kolory. Super, jak na razie jestem zachwycona. Znowu ten sam producent, blok do markerów alkoholowych. Tutaj mamy napisane, że jest bleedproof, więc powinien być nieprzebijający właśnie do markerów alkoholowych. 100 gram te bloki do markerów alkoholowych zwykle są właśnie cieńsze, w sensie kartki są cieńsze. Mam tutaj 50 kartek, to jest format A4 i testujemy! Blok do markerów alkoholowych. I tu właśnie często pytacie, czy blok do markerów to jest blok dobry do markerów Karin, do brush markerów Pro. Otóż niekoniecznie, ponieważ to są markery wodne, akwarelowe, a to jest blok do markerów alkoholowych, czyli na przykład do brush markerów, tak jak tutaj. Zaraz sobie powyciągam stąd, tutaj mam jeszcze kurę kolor, dalej mam markery Copic, to są wszystko markery alkoholowe. I to jest blok przeznaczony właśnie dla nich. To jest blok, który nie przepuszcza tuszu z markerów alkoholowych i nie sądzę, żeby dobrze się na nim pracowało z tymi markerami wodnymi, ale sprawdźmy, przetestujmy. Nałóżmy najpierw po jednym. No i tutaj widzę, że ten tusz się dość mocno rozlewa. Nie przebija, tego się obawiałam, że będzie przebijał właśnie tym cienkim papierze, dlatego że jest bardzo wodnisty. Tusz, a nie papier. Teraz sobie spróbujemy coś zblendować. No i tutaj niestety kicha, bo ten tusz bardzo szybko wysycha na tym papierze. Dla porównania mogę Wam pokazać... Kurczę, akurat nie mogę wyciągnąc takiego, który by się dobrze ze sobą blendował. No co jest? Dobra, udało mi się wreszcie dorwać jakieś takie cieliste, które powinny się zblendować. I pokażę Wam mniej więcej, jak to działa. Tak działają właśnie markery alkoholowe. Do markerów wodnych, tak jak widzicie, do używania pojedynczych nawet ok, natomiast niestety blendowanie się tutaj kompletnie nie powiodło i jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak to się uda tutaj z blenderem. Ok, przejście buduje fajne, ale widzę, że właśnie pije dużo wody i lekko się peelinguje. I lekko się faluje, ponieważ ten papier jest cieniutki, więc ogólnie nie polecam cienkich rodzajów właśnie papieru do wodnych markerów, tak samo jak do akwareli. Oczywiście wszystkie te bloki będą jeszcze testowane z innymi narzędziami, będą markery alkoholowe, kredki, farby, więc spokojnie będą i akrylowe, i akwarelowe. To, że któryś z tych bloków nie sprawdzi się przy markerach wodnych, nie znaczy, że jest kiepski. Tutaj mamy Universal Pad, czyli znowu Mixed Media, blok uniwersalny. Znowu tego samego producenta, naprawdę mam sporo bloków od SMLT. Ale fajnie, cieszę się, że mogę testować nowości właśnie na kanale i Wam to pokazywać. Tutaj mamy jeszcze zastrzeżenie na tym bloku właśnie Mixed Media, że jest zrobiony z recycled material, czyli z jakiejś tam, no pochodzi po prostu z recyklingu ten papier, więc może się troszeczkę różnić od siebie każdy z tych bloków. Fajnie, fajnie, że ktoś o tym pomyślał, że jest właśnie taki recyklingowy i powiem Wam, że kartki nie wyglądają jakby były jakieś, wiecie, nie takie, jakby coś z nimi było nie w porządku. Wręcz w życiu bym nie pomyślała, że to jest jakiś papier z odzysku. Jest taki lekko kremowy. Mamy tutaj format A4, 40 kartek, 200 gram. Ten blok, mam wrażenie, będzie gdzieś tam podobny do tego akwarelowego. Mniej się chyba rozlewa.
Piję sporo tuszu, ale efekt jest bardzo interesujący. Teraz zobaczymy, jak się będą te markery blendować między sobą. No, słuchajcie, blendowanie jest bardzo obiecujące. Wręcz powiedziałabym, że genialne. I to jest chyba jak na razie jeden z lepszych bloków takich, nazwijmy to akwarelowych, chociaż on jest blokiem uniwersalnym, ale fakturę i grubość ma właśnie taką, jak często mają bloki akwarelowe, więc do technik wodnych na pewno jest spoko. Teraz widzę, gdy tusz wysycha, że papier się peelinguje. Poczekamy jeszcze chwilę, aż to mocniej wyschnie, żeby zobaczyć, czy ten efekt zniknie. I sobie jeszcze tutaj nałożymy prosto z palety blenderem kolor. No, efekt jest przyzwoity, chociaż nie powala na kolana. I niestety widzę tutaj, że przy wysychaniu ten papier się mocno peelinguje, dodatkowo strasznie długo schnie, więc no niestety, jeżeli chcielibyśmy tworzyć rysunek na tym papierze, musielibyśmy bardzo uważać, żeby sobie właśnie nie przytknąć czegoś, nie rozmazać. Bardzo długo wysycha woda na tym papierze i czasami to może być zaleta, jeśli komuś zależy właśnie na tym, żeby woda nie parowała tak szybko przy technikach wodnych, to ten papier będzie odpowiedni. Ale nie sądzę, żeby przy markerach to zdało egzamin, właśnie dlatego, że bardzo łatwo możemy sobie coś rozmazać, ubrudzić i zniszczyć pracę. Nowość, nowości od Clairefontaine. Tutaj jest znowu Multi Techniques, czyli taki papier uniwersalny. Ten blok jest formatu A4, 250 gram, 20 kartek i ten blok jest fakturowany w przeciwieństwie do kolejnego, który mam z Clairefontaine, więc zobaczymy, jak markery wodne sprawdzają się w tym bloku. Kosztował 28,60 zł. Teraz są dwa zupełnie nowe bloki, po których się spodziewam bardzo dużo. Są to zupełne nowości, jeszcze nic kompletnie w nich nie robiłam. Dopiero niedawno je dostałam. Dostałam je od sklepu Tinta dla Plastyków. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Do sklepu właśnie Tinta dla Plastyków, od którego dostałam bloki do testów. I oczywiście do Brush Markerów Pro firmy Karin, więc markery też możecie sobie obczaić. I tutaj już sobie robimy swatche. No, na razie to wygląda dobrze, chociaż obawiam się peelingowania znowu. Zaraz zobaczymy, jak to będzie sobie wysychać. Zrobimy sobie w tym czasie jakieś blendowanie. Też dość mocno tutaj oddają tusz markery. Do przeźroczystości jest całkiem nieźle, ale znowu tutaj mamy chyba peelingowanie papieru. I to dość mocne. Teraz sobie jeszcze przytknę tej palucha. No, wysycha szybciej niż tamten blok. Ale peelinguje się dość mocno i to jest kwestia tego, że ten papier jest z fakturą i ta faktura może dać świetne efekty, jeśli chodzi o ołówek, pastele, kredki ołówkowe, akwarele też. Nie jest powiedziane, że przy akwarelach ten papier też się będzie peelingował. Ja oczywiście będę te bloki testować z różnymi narzędziami, więc spokojnie będziecie mogli zobaczyć testy też innych przyborów. Do markerów wodnych niekoniecznie. I to jest właśnie ten drugi blok od Clairefontaine A4, 40 kartek. Tym razem one są niefakturowane, są gładkie. Też do technik różnych, czyli taki uniwersalny. I zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi przy markerach wodnych. I tutaj mamy zasadniczo to samo, tylko bez faktury. Ten blok jest gładki, ma taką samą gramaturę, z tego co pamiętam. Zrobimy sobie więc swatche. Z tego co już widzieliśmy, to na gładkich papierach te markery sprawują się lepiej niż na właśnie fakturowanych. Blendowanie jest ładne. I nabierzemy sobie kolor z palety. Ok. Tutaj potrzebna jest odpowiednia technika nakładania. Przepraszam, że piszczę tym blenderem. Trzeba mieć dużą kontrolę nad blenderem tutaj. Ale dobrze mi się pracuje z tym papierem. Teraz widzę, że po wyschnięciu papier się lekko peelinguje. Nie tak jak ten poprzedni. Jednak peelingowanie jest widoczne. Także może być ten papier do markerów wodnych, ale są lepsze. Tutaj mamy niemałe zaskoczenie, bo to jest polski producent Leniar. To jest blok A3 do akwareli. Ma
Tak, kartki grubości 300 gram, 10 arkuszy w bloku i jest bezkwasowy i kosztuje 25,30 za właśnie format A3. I słuchajcie, to jest naprawdę dobra cena jak na blok akwarelowy i do akwareli sprawdza się bardzo dobrze, więc teraz zobaczymy, jak sprawdzi się przy markerach wodnych. No i to jest papier typowo akwarelowy i sobie zobaczymy. Ja myślę, że będzie się peelingował. Bo z tego co zauważyłam, właśnie papiery do akwareli nie szczególnie dobrze współpracują z markerami wodnymi. To jest jednak trochę inna technologia oddawania tuszu niż kiedy mamy do czynienia z akwarelą. I widzę, że papier się lekko peelinguje. Na razie to nie jest jakiś taki mocno widoczny efekt. Blendowanie jest całkiem w porządku i teraz nabierzemy jeszcze tusz z palety. Bardzo ładnie oddaję tusz z blendera, tak jak widzicie, nie peelinguje się przy wysychaniu. Tutaj już nam te dwa kolory prawie wyschły i peelingowania nadal nie widać. Schnie dość długo, ale nie tak długo jak przy tych papierach, o których mówiłam, że jest z tym problem. Tutaj ten pierwszy właściwie już mamy suchy, więc ok, ładnie się blenduje. Tutaj na końcu z oddawaniem tuszu z blendera jest mały problem, ale myślę, że przy większej wprawie to przestanie być problemem, więc ten papier spoko. Claire Fontaine i tutaj ciekawostka, to jest też blok uniwersalny. Jak widzicie, teraz już mam te formaty A3, czyli większe. 2-3 to jest format 2x4, jeśli ktoś nie wie. I ten blok ma beżowe kartki. Ma beżowe kartki, ja go wzięłam bardziej do akrylu, do technik rysunkowych, jak na przykład kredki pastelowe i ołówkowe. Jednak postanowiłam go przetestować razem z markerami właśnie wodnymi, a nóż się sprawdzi. Format A3, 250 gram, 30 kartek w bloku, producent Claire Fontaine i tutaj on sobie kosztuje 49,60 zł, więc spoko cena jak na ten format i taką ilość kartek. To ten papier wzięłam tak naprawdę jako ciekawostkę do markerów wodnych, bo papier, jak widzicie, sam w sobie ma już kolor, więc markery wodne czy akwarele nie będą dobre dla tych, którzy oczekują kryjącego efektu, gdyż są to techniki transparentne. Niektóre akwarele są bardzo mocno nasycone, napigmentowane, także przykryją ten kolor, ale nie o to chodzi. Jakby nie takie jest zastosowanie bloków, które mają już swój kolor, żeby ten kolor przykrywać. Chyba że chcemy mieć już gotowe tło, wtedy wiecie, jakby nie zabraniam wam eksperymentować, ale fajnie, że mamy właśnie ten podkład w takim kolorze, wtedy możemy się bawić tym kolorem w tle, używając różnych technik, jak pastele, kredki ołówkowe, czy właśnie akwarele, ale pamiętajmy, że ten efekt będzie niekryjący, transparentny i że będą one zmieniać kolor pod wpływem właśnie tego tła. Więc tutaj sobie zrobimy oczywiście najpierw swatche. Ja się zawsze markerami tak upierniczę, po prostu jak dziecko. Potem nie mogę tego domyć, a ja dzisiaj na paznokcie idę, zapomniałam, ja mam zaraz paznokcie, ja muszę to domyć. Ugh. Najgorzej, ale o, powiem wam, jestem zadowolona z tego, jak ten tusz wygląda na tym papierze, naprawdę. Widzę, że ten już praktycznie wysechł, nie ma żadnego peelingowania. Nie suną tak gładko jak na tym papierze, o którym wcześniej mówiłam, tym szarym, w sensie z szarą okładką, sketchpad od SMLT, ale jestem zadowolona. Dobra, zrobimy sobie blendowanie, jest, mam nadzieję, że to domyje. Zrobimy sobie blendowanie kolorów. Okej, okay, no blenduje się przyzwoicie, chociaż lekko się peelinguje, gdy nałożymy więcej właśnie koloru. Może jeszcze raz spróbuję zblendować, bo tutaj mi coś nie poszło. Być może to jest kwestia tego, że kiepsko to nałożyłam, więc nie chcę tutaj, wiecie, oczerniać papieru. No, znam, już mieliśmy tutaj lepsze bloki, jeśli chodzi o blendowanie, ale nie jest źle. I efekt jest tak, jak widzicie, mocno transparentny. Ten kolor tła zawsze będzie przebijał. Jeśli chodzi o rozprowadzanie się markerów, jest, powiedziałabym, bardzo dobrze. Nie tak doskonale jak właśnie na tamtym, ale myślę, że to jest drugi w kolejności blok, jeśli chodzi o rozprowadzanie się tuszu na nim. I ostatni blok, który posiadam i który pomyślałam, że może się sprawdzić właśnie przy markerach wodnych, to jest blok dedykowany do markerów alkoholowych od Cansona. I do markerów alkoholowych sprawdza się naprawdę dobrze. To jest jeden z takich bloków, które naprawdę potrzebują dużo czasu, żeby ten tusz wysechł, więc dają nam jakby bardzo dużo czasu na manipulację, czyli
czyli jeżeli kładziemy właśnie marker alkoholowy na niego, to on bardzo, może nie bardzo, ale wysycha dłużej niż zazwyczaj i dzięki temu możemy dłużej blendować ze sobą kolory, co jest fajne. Zobaczymy jednak, jak sobie poradzi z markerami wodnymi. To jest też jedyny blok, którego nie dostałam od sklepu Tinta dla plastyków, ale dostałam od sklepu Epoca Art. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie markerami alkoholowymi i tym blokiem, to linka macie na dole w opisie tego filmu. Tutaj są markery Touch, markery alkoholowe, które właśnie ostatnio dostałam do testów od sklepu Epoca Art. Oni mają teraz te markery w mega promocji, więc jeżeli zależy Wam na dużej ilości, to odsyłam Was do linku w opisie tego filmu i tam możecie sobie je zobaczyć. No i drugi blok do markerów alkoholowych. To jest blok, który jest naprawdę nieprzepuszczalny. Dużo mniej przepuszczalny niż tamten od SMLT. Więc zrobimy sobie próbniki. Chociaż też nie sądzę, żeby to był odpowiedni blok właśnie do markerów wodnych, ale możliwe, że będę zaskoczona. No, widzę, że na razie tak, markery suną gładko, ale zobaczymy zaraz, czy nie zacznie się falować, peelingować pod nadmiarem wody właśnie. No, już widzę, że na tym bloku dużo wolniej wysycha tusz niż na tamtym, co jest dobre właśnie przy blendowaniu. Mamy więcej czasu na ingerencję właśnie w kolor, ale faluje się. Widzę, że się faluje pod nadmiarem wody. Teraz pewnie zobaczymy apogeum tego, kiedy nałożymy farbę, tusz, atrament. Atrament, to jest właściwie atrament, jeśli mam być dokładna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy blenderze, kiedy nałożymy naprawdę, naprawdę dużo cieczy. No dobra, nie jest tak źle, jak się spodziewałam, że będzie. Nie jest też najlepiej. Widzę, że się faluje papier, więc do detalu może tak. Jeśli ktoś nie ma niczego innego, to niech będzie ten papier, jeśli chcemy właśnie rysować markerami wodnymi. Ale jednak przy większych pracach to falowanie będzie bardzo widoczne. Bardzo długo schnie papier, jest cienki, więc właśnie będzie się peelingował, falował. Tutaj z tym kolorem jest w porządku, najgorzej jest chyba z tym tutaj, jeśli chodzi o peelingowanie, więc no, jak ktoś nie ma nic innego, na początek może być, ale jednak później radzę zainwestować w coś innego. Tutaj mamy dwa bloki, które spisały się najlepiej. Nie ma dużego zaskoczenia, to jest drugie miejsce ten Canson do mediów mieszanych, ilustracja. Mają bardzo podobny papier, za chwilę o tym więcej powiem. Tutaj jest ten Sketchpad, very smooth and white i prawda, jest naprawdę smooth, bo markery po nim suną jak po maśle. To jest właśnie ten efekt i nie ma zaskoczenia, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o markery wodne, to tutaj gładkie bloki radzą sobie najlepiej. Gładkie i grube papiery. Jeśli chodzi o papiery fakturowane, takie typowo do akwareli, nie wiem do końca, jaka jest różnica właśnie przy markerach wodnych a akwarelach, ale no, różnica jest widoczna właśnie w tym, jak ten papier przyjmuje tusz, atrament, farbę. No i właśnie przy akwareli to jakoś lepiej wygląda, te papiery się tak nie peelingują. Oczywiście na kanale będziecie mogli zobaczyć te bloki w różnych innych testach, więc będą, wiecie, będą farby, będą akryle, będą akwarele, będą kredki, będziecie mogli zobaczyć naprawdę wiele technik. Zależy mi na tym, żeby na kanale było jak najwięcej testów, bo wiem sama, że często mam problem właśnie z doborem odpowiedniego papieru do jakiejś tam techniki, więc na pewno to się pojawi. Linki macie oczywiście w opisie tego filmu, tak jak mówiłam, do wszystkich tych bloków ze sklepu Tinta dla plastyków, a także do Brush Markerów Pro od Karin. Pamiętajcie, że nawet jeśli któryś z tych bloków nie sprawdził się przy markerach wodnych, to nie znaczy, że jest do kitu, to znaczy, że pewnie sprawdzi się przy innych technikach, co oczywiście będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Już się nie mogę doczekać, aż te wszystkie bloki przetestuję z innymi moimi przyborami. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszam Was na moje social media, linki macie w opisie tego filmu. Tutaj możecie zasubskrybować mój kanał, żeby nie ominąć kolejnych filmów, a tu macie playlistę z innymi filmami z mojego kanału. Więc jeśli ich jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości, a my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Pa!